Cześć, zapraszam Was na przegląd do sklepu KiK. Tyle nowości jest, że słuchajcie, naprawdę z krzesła dzisiaj spadniecie, jak Wam to wszystko pokażę. To będzie nawet dość długi przegląd. Zaczniemy od tych bluzek. One chyba już nawet w poprzednim przeglądzie były, ale ja zaraz Wam pokażę hitowe nowości. Także no, jak już zaczynamy po kolei, to lecimy po kolei. Za 15 zł tutaj macie takie bluzeczki. Zobaczcie, prążkowany materiał u góry, jeszcze taka falbanka. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję, żeby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach, a jeśli po prostu lubicie moje przeglądy, to naprawdę będzie mi bardzo miło, jak tą łapkę w górę zostawicie, dacie znać w komentarzach, jak tam po weekendzie i jak Wam minął w ogóle cały weekend majowy, co porabialiście, czy wyjeżdżaliście, czy spędzaliście na swoich działeczkach. 20 zł kosztują te bluzki. Tutaj jest jeszcze taka druga, zobaczcie, śliczna, z taką koronkowymi ramionkami za dwie dyszki. Ok, lecimy dalej. Przepiękne kapelusze. Tutaj zobaczcie, taki beżowy z taką brązową, tasiemką, ale u góry jest jeszcze niebieski z niebieską. One obydwa są w tej samej cenie. Zobaczcie, jak on pięknie się prezentuje, naprawdę jest śliczny i kosztuje 20 zł. Tutaj jest taka miętowa bluzeczka w takiej delikatnej mięcie za dwie dyszki, też jest bardzo ładna. Te spodnie, słuchajcie, są takie materiałowe, mają fajną gumeczkę u góry, więc naprawdę będą się świetnie dopasowywały, 45 zł, aczkolwiek materiał jest dość gruby, więc na teraz, na takie chłodniejsze letnie dni. Jeansowe spódnice z paseczkiem. Wiecie, były w KiKu, to ostatnio były właśnie takie spodnie, też miały ten paseczek, teraz są spódnice. 60 zł kosztuje taka spódnica. Powiem Wam, że nie jest zbyt krótka, nie jest zbyt długa. Uważam, że długość jest idealna. Kolejne spódnice to tutaj są granatowe, podobne jak z tego samego materiału, z którego teraz na przykład w Pepco są rzeczy, z Sinsayu, słuchajcie, wszystko w ten sam wzór. 35 zł i są granatowe, już Wam pokazuję białą. Tutaj natomiast jest jeszcze taka różowa bluzka, ona ma długi rękaw, a właściwie taki rękaw 3/4, troszkę tą teksturę taką chropowatą. Tą bluzkę kupicie za 30 zł. Słuchajcie, zawsze mi mówicie, że mam pokazywać wszystkie rozmiary, jakie są, ale jest to nie do zrobienia, żebym ja każdą bluzkę wyciągała w każdym rozmiarze, bo zanudziłabym Was tym przeglądem. On by trwał co najmniej godzinę, więc 20 zł. Więc myślę, że po prostu musicie, jeżeli Wam się coś spodoba, to po prostu musicie udać się do KiK i sprawdzić, czy ten rozmiar jest. Ogólnie w KiKu wszystkie rozmiary są do dużych, bo są do 56. Także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, poczynając od XS-ki 20 zł, a na metkach niestety rozmiary nigdy nie są wypisane. 45 zł kosztuje taka koszula, zobaczcie, z długim rękawem, fajne kwiaty. Tutaj jest też koszula, ale w odwróconych kolorach jakby, nie? Bo to jest czarna z białym. $35. W ogóle jest też dużo nowych spodenek, na przykład w KiKu. Tutaj macie białe, są też czarne i te białe na przykład kosztują 20 zł. Tutaj takie czarne leginsy do jakieś takie sportowe za 3 dyszki. Muszę podnieść, co mi tu spadło. Mi się bardzo te podobają, są kolorowe, to przede wszystkim, kosztują tylko 15 zł i są też dostępne właśnie w różnych kolorach.
tutaj są takie muśli nowe, różowe, ale też fajne, 30 zł. Ten materiał też jest taki, wiecie, przyjemny, wygodny, taki przewiewny przede wszystkim. Tutaj coś bardziej sportowego i już w takich bardziej intensywnych kolorach, pomarańczowym. $15. Właściwie na dziale dekoracyjnym jest wiele takich wakacyjnych, morskich. 10 zł kosztują takie świeczniki. Zobaczcie, jakie tu są przepiękne miski muszelki, które kupicie za 15 zł. Wydaje mi się, że te ceny dekoracyjki dość mocno spadły, bo w zeszłym roku, pamiętam, oglądałam te rzeczy i wydaje mi się, że one były dosyć drogie. A teraz są, powiedzmy, w rozsądnych cenach. Taka miseczka kosztuje też na przykład 15 zł. Nowością są też takie sztuczne rafy koralowe za 20 zł, fajna dekoracja na komodę. Już pomijam, że tylko w lecie, po prostu one ładnie wyglądają. Żółwiki też są naprawdę śliczne, są mniejsze i większe. Ten mniejszy na przykład kosztuje 10 zł. Tutaj są ryby za dyszkę, takie, wiecie, stojące, po prostu witające w domu. Też świetne do postawienia gdzieś na działce. Słuchajcie, żeby Wam, wiecie, przypominało teraz ten letni cały właśnie taki klimat morski. Ten świecznik już jest dość drogi, bo kosztuje 60 zł. To jest taka łódka i są brązowe, są niebieskie i białe. Oraz na przykład takie rozgwiazdy, które kupicie za dyszkę. Fajny lampion, nie? 40 zł. Foka też po prostu mnie urzekła. Ma przesłodkie oczy, kosztuje 10 zł. A tutaj jest właśnie większy taki żółwik i tego kupicie za 15. Co tutaj mamy? Napisy beach, plaża, zadyszka. I tutaj takie fajne skarbonki w postaci skarbu za 10 zł. Fajne są te zestawy tych świeczników, słuchajcie. Świetnie będą się prezentowały na komodzie. 25 zł. Ja bym je postawiła, jeżeli macie działeczkę, to gdzieś przy wejściu. Albo nadawała wieczorny klimat na stole, gdzieś na tarasie, słuchajcie, na działeczce czy na balkonie nawet. Do tego świeczuszka, słuchajcie, macie piękny taki wakacyjny klimat. Tutaj są na przykład koła takie morskie. $70. Napisy WC, też wiadomo, do restauracji, no czy chociażby, wiecie, no, jeżeli macie jakąś działkę urządzoną w fajnym klimacie i często zapraszacie gości, to i Wam się przyda taki napis. Takie zestawy trzech rybek, tylko muszę tu się dogrzebać do metki, czekajcie. 25 zł. Tu mamy kwiaty sztuczne za 25. A tutaj są na przykład różowe. Ojejku, ale ciężko to odwrócić. No nie, muszę to odstawić, bo po prostu z tą ceną sobie nie poradzę. Okej, co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Cenę, próbuję cenę. 20 zł. Tutaj są jeszcze takie roślinki, bardzo podobne do nich są właśnie teraz w Action. Tak kosztuje 30 zł, w Action są mniejsze i tańsze, ale tak jak mówię, no są zdecydowanie mniejsze. Z takiej bardziej wiosennej dekoracji tutaj mamy jeszcze takie kwiatuszki, zobaczcie, które kupicie za 20 zł, przepiękny zestaw.
Albo na przykład takie na biżuterię, jakąś do przechowywania pudełeczka za 35. Z mojej strony to już wszystko. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Odezwijcie się w komentarzach. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej!